technik dentystyczny. Technik dentystyczny to specjalista zajmujący się między innymi wytwarzaniem protez oraz aparatów ortodontycznych. Decydując się na tę ścieżkę kariery, warto pamiętać o zwiększającej się świadomości społeczeństwa w kwestii zdrowia jamy ustnej, co widoczne jest w fakcie, że ludzie coraz bardziej dbają o swoje zęby, a obecnie wiele osób dorosłych decyduje się na aparaty ortodontyczne, nakładki, protezy zębowe. W zawodzie technik dentystyczny wyodrębniono jedną kwalifikację, MED-06, wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy. Czym się zajmuje technik dentystyczny? Technik dentystyczny wykonuje, zgodnie z zaleceniami lekarza stomatologa i w ścisłej współpracy z nim, laboratoryjne prace z dziedziny stomatologii, takie jak protezy zębowe, aparaty ortopedyczno-szczękowe, wkłady służące do uzupełniania braków uzębienia. Wykonuje również protezy pooperacyjne, epitezy twarzy, czyli struktury protetyczne stosowane do rekonstrukcji utraconych elementów twarzy, a także szyny zgodnie z projektem klinicznym. W pracy wykorzystuje urządzenia i narzędzia do obróbki metali, tworzyw sztucznych i ceramiki. Predyspozycje potrzebne na stanowisku technik dentystyczny. Technik dentystyczny wykonując protezy zębowe, aparaty ortodontyczne i tak dalej, potrzebuje sprawnych rąk i wzroku, a także zręczności manualnej i uzdolnień technicznych. Dodatkowo niezbędne są w tej pracy dobra pamięć oraz wyobraźnia przestrzenna i myślenie twórcze. Przydają się również poczucie estetyki i zdolności plastyczne, aby wykonywane produkty były nie tylko użyteczne, ale i estetyczne. Jak zdobyć zawód technik dentystyczny? Aby zdobyć zawód technika dentystycznego, po ukończeniu 8-letniej szkoły podstawowej, należy kontynuować naukę w szkole ponadpodstawowej dającej wykształcenie średnie, 4-letnia szkoła średnia lub 5-letnie technikum. Po zdaniu matury trzeba ukończyć 2,5-letnią szkołę policealną w zawodzie technik dentystyczny i zdać egzamin z kwalifikacji MED-06, wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy. Podczas nauki umiejętności praktyczne uczeń zdobywa w szkolnych salach ćwiczeń, pracowniach protetycznych i ortodontycznych współpracujących ze szkołą oraz w gabinetach dentystycznych, w których może odbywać praktyczną naukę zawodu. Przed rozpoczęciem kształcenia niezbędne jest dokonanie przez lekarza medycyny pracy oceny możliwości pobierania nauki. Ocena ta musi uwzględniać stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki. Kandydat musi otrzymać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Zaświadczenie to należy dostarczyć do szkoły przed rozpoczęciem kształcenia w zawodzie. Uczniowie w trakcie nauki w ramach kwalifikacji MED-06, wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy zdobywają umiejętność wykonywania protez zębowych oraz aparatów ortodontycznych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i technologii zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę. Ponadto uczą się, jak stworzyć protezy pooperacyjne, epitezy twarzy i szyny zgodnie z projektem klinicznym na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę lub inną osobę z odpowiednimi kwalifikacjami. Kolejnym obowiązkiem zawodowym technika dentystycznego jest naprawianie protez zębowych i pooperacyjnych, szyn, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy na zlecenie lekarza dentysty lub lekarza. W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego z kwalifikacji MED-06, wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy. Egzaminy składają się z części pisemnej i praktycznej. Po zdaniu egzaminu zawodowego uczeń otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej. Miejsca pracy technika dentystycznego. Technik dentystyczny może podejmować pracę w publicznych i prywatnych pracowniach protetycznych, w klinikach, szpitalach, a także w pracowniach ortodontycznych. Typowym stanowiskiem pracy w tym zawodzie jest technik dentystyczny. Zawód technik dentystyczny daje duże możliwości rozwoju zawodowego, chociażby poprzez udział w branżowych kursach i szkoleniach. Charakteryzuje go małe obciążenie fizyczne, jest to praca siedząca.
Dla wielu osób zaletą tego zawodu jest samodzielność i sposobność dostosowania czasu pracy do własnych możliwości i potrzeb. Profesja ta pozwala na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej i świadczenie usług dla różnych gabinetów dentystycznych. Narzędzia wykorzystywane w pracy technika dentystycznego. Technik dentystyczny w swojej pracy użytkuje, obsługuje i wykorzystuje różnorodne narzędzia. Są to m.in. mieszadło próżniowe, frezarki do metalu i cyklonu, wiertarki szybkoobrotowe, odlewnie do metalu, piec do wypalania ceramiki, mikrosilniki, polimeryzatory, prasy hydrauliczne, instrumenty do modelowania wosku czy gipsu, pędzelki, nożyczki, formierz protetyczny próżniowy, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Linie technologiczne CAD/CAM pozwalające na projektowanie i wytwarzanie wspomagane komputerowo, dzięki czemu możliwe jest projektowanie i prawie natychmiastowe. Wytworzenie obiektów. Do artykułów ochronnych niezbędnych na stanowisku pracy należą fartuch zapinany z tyłu, czapka bawełniana, chirurgiczna, okulary ochronne, maski ochronne, buty z zakrytymi palcami. Stomatologia i ortodoncja są dziedzinami, które stale się rozwijają o nowe technologie materiałów biologicznych, chemicznych oraz nowe techniki pracy. Dlatego technik dentystyczny musi śledzić zmiany zachodzące w tych dziedzinach. Może on podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i zdobywać nowe umiejętności podczas kursów, szkoleń, konferencji i warsztatów. Technik dentystyczny jest zawodem, na który utrzymuje się stałe, umiarkowane zapotrzebowanie. Jednak ze względu na dynamiczny rozwój stomatologii i ortodoncji można oczekiwać, że w dłuższej perspektywie zapotrzebowanie na techników dentystycznych będzie rosnąć. Wskazywać na to może zwiększająca się świadomość społeczeństwa w kwestii zdrowia jamy ustnej, co widoczne jest w fakcie, że ludzie coraz bardziej dbają o swoje zęby, a obecnie wiele osób dorosłych decyduje się na aparaty ortodontyczne, nakładki czy protezy zębowe.